wszystkich. Mówi dla Państwa Ludo Bagman, prosto z Niemiec, z Narodowego Stadionu Quidditcha. Dziś będę komentować mecz pomiędzy Niemcami i Australią. W dzisiejszym meczu moim współkomentatorem będzie Arnold Vogler. Danke, Ludo. Ja również jestem bardzo podekscytowany i poruszony faktem, że spłynął na mnie zaszczyt komentowania meczu wraz z Tobą, żywą legendą Quidditcha. Karsten Pi. Przewrócenie. Igor gra. Atakuje Wendler. Strzeliła bezbłędnie. Bunker. Ała. Przyszedziła kafla.
dla Państwa Ludo Bagman. Prosto z Francji, z Narodowego Stadionu Quidditcha, będę dziś komentować mecz pomiędzy Niemcami a Francją. W dzisiejszym meczu moim współkomentatorem będzie Jacqueline Lejeune. Ach, cóż za piękno jest na Narodowym Stadionie Francji. Te kolory, zapachy, te wszystkie rośliny. Dzisiaj sędzią będzie Erika Ostensen. No i ruszyli! Podanie! Kurcz, Todd! Podanie! Proszę! Trafiony! Ja! Po prostu uwielbiam Quidditch! Stadion jest najpiękniejszy na świecie i uwielbiam go! Wybacz, Szakin, że ci przerwę! To był znakomity atak niemieckiego ścigającego! Obrona Francuzów nie gra dobrze! Mara! Sam środek! Zgubiła kafla? Nie powinni podawać sobie tak niechlujnie! Go! Łatwo oddają kafla! Ja! Na farsz! Brand przejmuje kafla z powrotem! Wszyscy powinni się od niego uczyć! I trafia! Farsz i przechwytuje kafla. Ona jest bardzo mocna w ataku. Grant chyba jest trafiony. Na farsz chce osiągnąć swój cel. Podaje w lewo. On tak znakomicie podaje. Podaje w lewo! Karsten Blin! Kurczko! Weszło! Piękne zagranie! Hildegarde Lafarge pochwycił kafla! Igor Brandt! Karsten Blin! Jest dobrze! Josephine Mara!